Siemanko mordeczki, z tej strony Kalus i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, gdzie dzisiaj pokrótce pokażę wam, co udało mi się zakupić i jak zabrajdowałem moje stanowisko do nagrywania. Pamiętajcie, jeśli ten materiał wam się spodoba, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, napiszcie na dole komentarz oraz zajrzyjcie do opisu, gdzie możecie zobaczyć moje social media. A osoby nowe zachęcam do kliknięcia przycisku subskrybuj oraz dzwoneczka, aby być na bieżąco z każdym materiałem i nie przegapić niczego. Także tyle słowami wstępu, ja już nie przedłużam i zapraszam was już do oglądania. Zacznijmy od kamerki internetowej. Jest to kamera A4 Tech PK910H, która nagrywa w rozdzielczości 1920x1080 w 60 klatkach na sekundę. Jej koszt jest to około 120 zł. Drugą rzeczą jest podkładka SteelSeries QCK Plus Limited Hole Edition. Jest ona rozmiarów 450x400. Materiał, z którego została wykonana, to guma oraz tkanina. Naprawdę pięknie prezentuje się znak Hole'a. Jej koszt to 100 zł. Trzecią rzeczą jest myszka SteelSeries Rival 310 Hole Edition. Jest to mysz optyczna, posiada 6 przycisków. Rival 310 jest przystosowany do osób praworęcznych, co można zauważyć na kształcie myszy. Rozdzielczość 12000 CPI przy maksymalnym odświeżaniu 1000 Hz. Odczuwalne jest bardzo odwzorowanie ruchów 1:1. Jej cena to 249 zł. Przedostatnią rzeczą jest klawiatura HyperX Alloy Core RGB. Jest ona oczywiście membranowa, wytrzymała solidna konstrukcja, podświetlany pasek, dynamiczne efekty RGB. Posiada ona 6 efektów świetlnych i 3 poziomy jasności. Jest trochę ciężka, dzięki czemu nie przesuwa się podczas dynamicznych ruchów. Waży 1121 gram. Przede wszystkim jest w miarę cicha podczas grania. Fajną opcją jest przycisk Gaming, który po włączeniu działa tak, że gdybyśmy podczas grania przez przypadek wcisnęli przycisk Windows, gra nam się nie zminimalizuje. Jej koszt jest to 169 zł. Ostatnią rzeczą jest fotel gamingowy od firmy Diablo, model X1 Horn w kolorze czarno-czerwonym. Posiada on dwie poduszki, jedną na kręgosłup, drugą w kształcie rogów na głowę. Ja osobiście nie korzystam z tych rogów, ponieważ są one mało wygodne. Fotel jest bardzo wygodny. Prócz regulacji góra-dół można również ustawić sobie plecy. Nie tylko w formie pionowej, ale także poziomej. Fotel waży 31 kg i jest duży. Koszt takiego fotela chodzi w granicach od 600 do 800 zł. I to by było, kochani, na tyle w dzisiejszym odcinku. Także jeżeli ten materiał wam się spodobał, to oczywiście standardowo zostawcie łapkę w górę oraz napiszcie komentarz. W opisie będziecie mieli linki do tych przedmiotów, które dzisiaj prezentowałem, także będziecie mogli sobie zobaczyć. A ja już się z wami żegnam i widzimy się już w nowym roku, także trzymajcie się ciepło i pozdrawiam. Cześć!